Cześć tu Oluś i tatuś, siemanko niezłe. Rescue Forsianko. Mamy piąteczek, a może już oglądacie w inny dzień. Już są wszystkie super fińcy z Rescue Force w polskich sklepikach, żabkach, empikach i innych sklepów. Niestety w sklepikach szkolnych. Szkolnych może jest, jeżeli u was szkolnych jest, to dajcie nam znać, napiszcie w komentarzu. U nas nie ma, ale ja widzowie pozdrawiam Kubusia. A, pozdrawiamy Kubusia, który nagrał swój film, jak otwiera Super Finksy, swój pierwszy film w wieku 5 lat i nam wysłała jego mama. Obejrzeliśmy, był super, naprawdę bardzo fajnie, pozdrawiamy cię Kubusiu. Ale mniej gadania, więcej otwierania. Dziś szukamy czego? Ultra rzadkiego. Ultra rzadkiego. Mam nadzieję, że... Op... pokazać? No możesz, pokaż. Kurde, już wiem. A, przypominamy jeszcze, zanim zaczniemy, że w poprzednim odcinku jest konkursik na ten 10-opak z poprzedniej serii. Jeszcze nikt nie wpisał, ile razy powiedziałem dobra na tym odcinku, więc zapraszam serdecznie. I teraz też pomyślałem, bo mieliśmy otworzyć na tym odcinku ten 6-opak i tutaj 12 zobaczyć tych Rescue Jetów i mam nadzieję, że też przy okazji trafimy ultra rzadkiego. Mieliśmy otworzyć ten 6-opak, ale spadłem na taki genialny pomysł, mam nadzieję, że Olusiowi się podoba, że ten 6-opak Oluś otworzysz na swoim kanale. Co ty na to? To oki. Oki, czyli 6-opak, zobaczycie co w nim jest i co ja Oluś trafił na... widzowie. Tak, mów. Tak, mogę na chwilkę pójść? Nie, no to już teraz nie idź po to. A, powiedz co, tak? Po prostu ja po tym filmiku, jak nagramy, idę nagrywać taki filmik na swój kanał i przy okazji je tworzę. A, widzisz, dwa w jednym, bo będzie zdradzę troszkę, bo Oluś zaczął pisać swoją książkę. I coś o tej książce nagra filmik i przy okazji otworzy ten 6-opak. Tak, Olusiu? Przeczytam jeden cały rozdział. Jeden cały rozdział, co już napisał, więc wbijajcie, obserwujcie jego kanał, jeżeli nie obserwujecie, link gdzieś tu wam się teraz pokazuje do kanału Olusia, ale już mniej gadania, bo gadamy, a nie otwieramy, tak, Oluniu, Pończuniu? Dobra, chłopaki i dziewczynaki i rodzice, którzy też pewnie siedzą ze swoimi dzieciakami, trzymajcie kciuki, żebyśmy co? Trafili ultra rzadkiego. A i może jeszcze do tego złoty pojazd. Dobra, Oluś, otwieraj, a ja was proszę bardzo o łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, bo dzięki temu więcej was nas obejrzy. Jak to Paweł Malinowski mówił, że Sposób kosmity, i uwaga, pomogę ci. Jednak nie. No, pukaj. No, pukaj. Coś nie chcę, muszę ja pogrzebać może, co? Dobra, poczekaj. Chyba Paweł ma jakiś lepszy sposób, a może to jest przy saszetkach po prostu fajniej, nie? Nie przy pudełkach. Okej, okay. Mamy 12 pudełek. Otwieram pierwsze. W nich jest 12 Rescue Jetów, tak naprawdę 6 i drugie 6 w odwrotnych kolorach, tak mi się przynajmniej wydaje. No to lecimy na Szczecin. Olusiu, otwieraj. Nie, to później, jak nie trafimy. Bo przypominamy, mamy już księżyc. Mam nadzieję, że trafimy słoneczko. A Oluś ma nadzieję, że trafi drugi księżyc, bo do zabawy mu jest potrzebny. Trzymajcie kciuki, żeby tak było, obojętnie co. Grunt, żebyśmy trafili ultra rzadkiego. Złoty! Jej na początek. No pierwszy nasz złoty, jeszcze go nie mieliśmy. Czyli już wiemy, że nie będzie ultra rzadkiego. No, niestety, orety. Okej, otwieramy dalej. Niestety oglądalność pewnie nam teraz spadnie, bo już nie będzie ultra rzadkiego, ale na koniec bądźcie czujni i w trakcie pokażemy wam, jak wygląda księżyc. Tak wygląda pierwszy... A poczekaj, bo może są ich nazwy. Będziemy pokazywać. Poczekaj, Olusiu. Nie, tu nazw ich nie ma. Tu jest pierwszy, który trafił nam się ze złotym. Przypominamy... O, ten ma tak fajnie składane skrzydła. My go nie mieliśmy chyba tego. Tego, zaraz zobaczymy. Uwaga, patrzymy. Tak, my go nie mieliśmy. Poczekaj, kochanie, bo pokazuję tego. Zaraz... A, i pod to posprzątaj to, żeby nie było baganiku. Zobaczcie, tu składa się skrzydła i jak na 3-4 naciśniemy tutaj te żółte przyciski, hop, on rozkłada i leci.
Mamy tego Zinksiora, mamy tego i tego. Dwa Rescue Jety. I tutaj chromatyczna, a to przecież ostatnio trafiliśmy, w poprzednim odcinku. No to co mówisz, że nie mamy? Dobra, Olusiu, Pontusiu. Nie mamy tego pojazdu. A, pojazdu, no tak, 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 pojazdu. To nie mamy, nie zrozumiałem cię, synku. Dobra, Oluniu, dawaj następny. Uwaga, 3, 2, 1. No. Złą ręką otwieram. Złą ręką. Przypominamy, że tutaj jest znaczy takie napisane open. Wciskamy to i wtedy sobie otwieramy na lajcie. Bo też nie tak na lajcie, jak nie jedliście śniadania albo kolacyjki, to może być ciężko. I uwaga. 3, 2, 1. Oluś. To jest dziwnie zapakowane. No, poczekaj, czekaj. Bo nie otworzyłeś do końca. Taki zink. Kasiora, money. I kolejny slider. To by się przydało panu Krabowi. Panu Krabowi, tak, Krab ze SpongeBoba. A właśnie, napiszcie w komentarzu, czy oglądamy. On jest bardzo skąpy. Czy oglądacie? Obyś ty nigdy nie był skąpy, obym ja nie był skąpy i oby nikt nie był skąpy. Pokazuję, ten jest coś jakby z ogniem. Zobaczcie, tu ma takie włosy jakby ogniowe. I uwaga na 3, 4 i odpalę. 3, no. 3, 4. Aż odleciał, tak mu się rozłożyły skrzydełka. Mamy 3, czyli jeszcze mamy do otworzenia 9. To ja może otworzę też? Mogę? Okej, Osko, super Osko, ja otwieram kolejny. A nie, może masz rację, bo tutaj ja trafiłem srebrnego. Czy trafiłem srebrnego? Tak, mamy srebrny kask. A ja mam. Mamy srebrny kask, zobaczcie. I mamy, jaki ty masz pojazd? Ja mam Many, ty masz idealny pojazd do tego. Co trafiłeś wcześniej. Do Kasiory, poczekaj, i jaki masz? I masz tą. Fajerwerka, dobra, fajerwerek. A zobaczcie, ten pojazdzik z Kasiorą jest. Chciałem powiedzieć logo dolara. Jest narysowany dolarek i on tak się prezentuje. Money. Ok, zobaczymy, jak rozkłada skrzydła. Subcio. Jedziemy dalej, czyli mamy już złotego, srebrnego, może to będzie dobre rozdanie. Olusiu, jak myślisz? A ty mówiłeś coś takiego. No, że ja mówiłem, że jak jest srebrny, to nie. No ostatnio tak się nam coś w czymś trafiło, że był srebrny i nie było już złotego ani ultrarzadkiego. Nie wiem, czy pamiętasz. Okej, otwieramy następny. A, jeszcze ten, poczekaj. Poczekaj, Olusiu, bo czy mamy wszystkie? Poczekaj chwilę. Mamy na razie, nie, mamy dwa w tych samych kolorach, czyli, znaczy nie, w odwrotnych kolorach. Mamy jeden, ten money i kolejne trzy są inne. Każdy z nich jest inny, każdy z inną mocą. Każdy po prostu należy do innej brygady pewnie, tak, Oluniu? No składaj następnego. A jakiego Zinksa teraz trafiłeś? Ciasteczko. Finksa, nie Zinksa. Ciasteczko. Ciasteczko się już powtarza, bo to było chyba w 7 serii albo... W 8 nie pamiętam. Ty pamiętasz? Nie, to było w 9. W 9 serii? Tak, a to jest 10. No dobrze. O, postawiłem. A my mamy wagonik. Jestem ciekawy. Poczekaj. A to było w 9. 9. Nie, 10, 9 i 3. Aha. Ciastko, tak? Mamy wagonik, bo ja zacząłem. Ja myślałem, że mamy ciuchcie. Mamy w drugim kolorze w ogóle ten pojazd. Okej. To mogę teraz ja dokończyć? No patrzcie, nie daje mi. No chcę przejąć nasz kanał, chcę tylko on tutaj występować. Słuchajcie, bo nie dokończyłem myśl. Może mi się teraz uda, czy Oluś mi przerwiesz? Oluś, przerwiesz? Nie, zobaczymy. Moją myślą jest tak, że tu mamy wagonik i jestem ciekaw, czy jak się trafi ciuchcie, czy można ją podłączyć tutaj, zahaczyć za ten hak i będzie można było ciągnąć, że będzie jechało ciu. A ty jak myślisz? Wątpisz? Jeżeli macie już trafione, to napiszcie w komentarzu, czy tak jest. Poczekaj, Olusiu. Zobaczymy, czy już mamy wszystkie. Powinno być 6, tak? Mamy raz, dwa, trzy, cztery i piąty płomień. I szuka, czy już mamy 6, tylko teraz w różnych kolorach będziemy je mieli. A zobaczymy, jakie jeszcze zinksiory trafimy.
A, trafiliśmy, tutaj była jakoś szpachelka, nie wiem, tak mi się wydaje, że to szpacheleczka do kładzenia na przykład przy gładzie albo zaszpachlowania czegoś. Wygląda tak trochę jakby była srebrna, zobacz, bo ma srebrną główkę, ale można... O, kolejny chromatyczny i to jest chyba gaśnica. Gaśnica, bardzo fajne są te chromatyczne, naprawdę ta seria Rescue Force postarali się dużo, dużo, dużo bardziej przy tych filmcach niż wcześniej, moim zdaniem. Mamy teraz w drugim kolorze co? Teraz... Ciekawe, jak się postarają z 11. No ciekawe. Wszyscy jesteśmy ciekawi. Pewnie za jakoś pół roku w Polsce. Pewnie tak. Pewnie znając życie, bo co pół roku wychodzi kolejna seria. I jestem ciekaw, na której serii się skończy. Ty jak myślisz? Do której serii będą robić super filmy? 21. Do 21? Czyli jeszcze 11 tylko przed nami. Ja myślę, że może tak być, że 21, bo myślałem, że może więcej, ale nie wiem, czy będzie więcej, czy wymyślą coś nowego. Uważam, że to jest fajne. Wiesz, dlaczego mi się Super Filmsy podobają? Dlaczego? Everybody. Dlatego, że mało miejsca zajmują. To jest fajne, czy nie? Wow, wow. Dobra, nie szas z tym. Lecimy z kolejnymi i teraz... Jak lecimy, to lecimy. Lecimy, uwaga, 3, 2, 1, co my tam trafimy, jakie ten... I mamy... Puzonik. Tak mi się wydaje, że to się nazywa Puzon. Jeżeli się mylę, to napiszcie inaczej. Oluś trafił kosza. Do piłki koszej. Do piłki od kosza po prostu. Mamy w kolejnym kolorze słoneczko. Znaczy słoneczko to wygląda jak słoneczko, a jest tu błyskawica, więc nie pamiętam, nie mam tej karteczki, która to drużyna. A ty co masz? Ty masz hełmik. Hełmik był ten. I tu 3, 2, 1. Ciach, bajera. Zostało nam, ile Olusiu? Zostały nam tylko dwa. Więc pozwól, że otworzysz ty, tak? A powiedz tylko jeszcze, zanim te dwa ostatnie otworzymy. Mamy pieska na sali. Pomocy, pomocy! Olusiu, powiedz, jaki tytuł ma ta książka, o którym będziesz kręcił odcinek na swoim kanale? Ale angielski czy polski? Jak który chcesz, no podaj, to twoja książka, ja nie wiem, czy to będzie angielskie. Tak, napisane jest na książce książka o Yeti, tak naprawdę się nazywa, powiem najpierw po polsku, tak naprawdę się nazywa... A few moments later. Ten. No. Wściekły Yeti. Wściekły Yeti. Ale nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Angry Yeti? Angry Yeti? Tak mi się wydaje. Nie wiem, pomóżcie Olusiowi, piszcie. Hungry Yeti? Hungry. Nie hungry, tylko angry. Zły. Jak Angry Birds, złe ptaki. Albo wściekłe ptaki. Okej. Okay. Czy otwieramy na raz, dwa, trzy razem, czy ty otwierasz dwie ostatnie sam? Mam lepszy pomysł. No słucham cię. Nie, no tak nie, no mów, Olek. Taktyka boska. Taktyka boska. A oczywiście jeszcze raz przypominamy, o czym Olusiu, ty poproś widzów. O, no. Łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem. Subskrypcję z dzwoneczkiem, koniecznie zaznaczcie, powiadamiajcie na tym wszystkim. Bo czasem rzucamy jakiegoś fajnego posta. Powtórka pierwsza. Pierwsza. Jaka powtórka? Przecież nie było cytryny, co ty gadasz za głupotę? Nie, no to każdy pojazd, ale w tym kolorze nie ma, to jest ogień. My ogień. Mamy w drugim kolorze, czyli żadna powtóra. Poczekaj, nie otwieraj jeszcze. Żadna powtóra nam się nie trafiła. Tym razem jest ogień. Niebiański sposób. Niebiański sposób, czyli delikatny, czyli tamten był diaboliczny, tak? Delikatnie. Zobaczcie, tak się robi, tak robi anioł delikatnie, tak diabeł. No kiosko i uwaga, i ostatni super Finks. Ale zaraz wam pokażemy jeszcze księżyc. To jest nie szlauf, tylko wąż, nie wiem, strażacki może. Nie wiem, czy strażacki, czy ogrodowy, ale wygląda jak strażacki. A ty jak myślisz, Olusiu, czy to jest strażacki? Chociaż pasuje do tego, bo to jak strażacy.
Tak, no, Oluś? Pokaż. No on myśli, że jest strażacki czy nie strażacki? Ten wąż. No, Oluniu. To tu. Tak. O, coś ciekawego będzie teraz. Coś Olek wymyślił. Uwaga. Uwaga, werble. Tam, 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 tam. Aj, gaśnica. Proszę. Brawo ty. Dobrze to pomyślałeś. Nie mogę, pada panie. Uwaga. Nie, a nie niż, będziemy mieli fajną fotę na miniaturkę. Nie niż, proszę, nie niż. Ale pokaż, nie, pokaż widzą, pokaż jak wygląda księżyc. Ci co nie widzieli, uwaga, 3, księżyc przeskakuje, 4, uwaga, 1 i... Tak wygląda ultra rzadki księżyc. Niestety nie mamy słoneczka, ale jeszcze leci do nas paczka z 50 saszetkami i tam mamy szansę na trafienie ultra rzadkiego, a jak nie, to ja też będę się cieszył z lokomotywy do tej tego wagoniku. A ty? Tak. Piesku kochany. Kończymy. Pokazuję wam jeszcze, pokazuję wam jeszcze, tak wygląda księżyc, który jest naprawdę czaderski i mega dopracowany. Nie. Dobra. Jakbyście mogli tu przyjść i on ma takie szorstką gumę. Szorstką głowę, ale pokazuje sobie. Nie gumę. A, szorstką gumę. Czyli jak dotyka, pokaż w dotyku. No, ale to nie wiem, czy to jest przypadek, czy... A nie, ona jest cała taka porowa... Jak prawdziwy księżyc. On też jest taki troszkę porowaty, wiesz? Wiesz, Oluniu? Oho. No dobra, Oluś, niestety nie trafiliśmy, ale nie szkodzi, bo my jesteśmy z Łodzi. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w następnym odcinku. Będziemy grać w karciochy z Superfinksami, poznamy 5 ekskluzywnych figurek i zobaczymy ekskluzywne wydanie ze skrzyneczką Extreme Riders. Nie, to jest do wygrania. Cały czas. Ten 10-pak z 9 serii, a 6-pak. A 6-pak na twój kanał leci, więc też obserwujcie i tam będzie o książce Olusia Ponczusia. Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się, buziaczki. Szkoda, że nie trafiliśmy, ale i tak jest ten księżyc. Może następnym razem trzymajcie za nas kciuki. Pa, hej, pa! Pa, pa. Pa.